Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to widzę was w drugim odcinku z gry Serious Sam 4. W poprzednim odcinku zapoznaliśmy się z grą, zapoznaliśmy się z mechaniką, zapoznaliśmy się z przeciwnikami nowymi i ogólnie jak to wszystko działa i poznaliśmy też, że mój komputer nie wydala. Ale, poprawię sobie głośnik. I będziemy grać kolejny poziom, który nazywa się Śmieć spod ziemi. Czyli zakładam, że coś będzie, jeżeli się wykluwało, na przykład w Serious Samie trójce. Pająki wychodziły spod ziemi, co mi się nie podoba, bo się boję pająków. Kontynuuj. Jesteśmy w grze od razu. Okej. Okay. Jako koło broni, no ja wiem. Mam teraz w jednym miejscu, zobaczcie, tu mam shotguna i duetówkę. Nice, super. Są worki, bo tak porzucałem worki na śmiecie. Mamy ojca Michaiła. Rzekoruska kochanego. To są w głowę shotguna właśnie. Nieprzyjemna sprawa. Die demon! In the name of the father! Okej, czy coś jest dookoła? Jestem bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się spodoba, bo jeżeli nie poznaliście, to nagrywam jeden po drugim. Nie wiem, może nagram całą kampanię na jednym posiedzeniu. Ale to byłoby smutne, bo po prostu w jednym dniu bym całą grę przeszedł, to byłoby smutne. No ale nic. Tu w ogóle coś jest. Chcę mi się zdaje, że po drugiej stronie coś mogłoby być. No dobra, ludziki, chodźcie za mną. Idziemy niszczyć. W ogóle mam teraz kompanów. To jest pierwsza raz, kiedy mamy kogoś ze strzelaniem i to nie jest osoba, z którą gramy na multiku. Mega fajna sprawa. Podcejesz, no. Jestem za, ojcze. Jak najbardziej. Mamy życie i to jest pancerz? Nie. Kim jesteś, Bill? Lord Ackerman. He's pretty evil, that much is clear. But who is he really? Who is he when he goes home and puts down the death ray? I'll tell you what I think he is. He's a bully. If you take away his armies, his ships, his propaganda drones. Dobrze, okej. Okay. Gościu jest dziwny. Spoko. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Stand United for Earth. Kto to jest? Zostawiam pytanie. O! Is that a giant metal space snake? Yep. Avengersi. I see. Good. That's good. Ma pancerz, nie możemy mu nic zrobić. Okej. Logiczne, jak najbardziej logiczne. Okej. Okay. Amunicję wziąłem za wcześnie zdecydowanie, no ale nic. Poradzimy sobie. Dostaliśmy raz niedobrze. Nie przewyższenia normalnie to byłoby spoko opcja. Ale poradzimy sobie jak na razie. Jeszcze ani razu nie zginęliśmy. Wiem, że w poprzednim odcinku... Tu się blisko. I am reload! Oj, Rosjanie. Wasz humor mnie nigdy nie przestanie bawić. Dopóki żyję. I ta muzyka jest tak dobra. Muzyka w sobie sami zaszła dobra. Hello! Nie wycofam się z walki z mentalem. Dobrze. Mental musi umrzeć w tej części. Aaa, debile! Jezus! Guys, jest się gości niż kamikaze. Nie wiedziałem, że tak się da, ale się jednak da. Boom. To jest dobry moment, żeby tego gadżetu użyć. Ciep. No ale faktycznie. Ale fajna opcja, patrzcie. Okej, okay, bardzo fajna opcja. Mamy takie jeszcze jedno, z tego co mi się wydaje. Tak, mamy jeszcze jedno, więc użyjmy tego bardzo mądrze. Hologram, wkurz uwaga na śmieć, fajna znajdźka. Szczerze, bardzo fajna znajdźka. I chcę powiedzieć, tak, ja bardzo nie przypominam Left 4 Dead'a. Bardzo przypomina mi Left 4 Dead'a, co nie wiem, co mi się podoba. Mamy fiolki, którymi możemy się leczyć. Mamy boomer, jak widzieliście. Mamy coś, co jest basically pipe bombą. Okej. Sprzęt, oczywiście mamy life, mamy dwururkę. We wrogach nie mamy nic. O nie, znowu ty. Nie ma kasety. Okej. Okay. Co my tu dalej mamy, panie i panowie? O, to jest Hellfire! To tam wcześniej był Rodriguez? W takim razie?
Który mamy rok? Ja bardzo chcę wiedzieć, który mamy rok. Może pominąłem coś. Może wiem, który mamy rok, ale ja to pominąłem. Okej, okay, sam. Zajebisty ogień. You have found the Syrian artifact of might. I theorize that the cloud of nanoparticles contained within can grant powerful new skills. However, to jest moje umiejętności. The human brain may not be... You inhaled it, didn't you? Yep. Yep. Of course you did. Tak, dostałem umiejkę, okej. Co ja bym chciał? Panie i panowie, strzelaj i łup. Zabicie wykrywacza sami postawiają po sobie przedmioty, zadania tylko wędcie leczy. Nee, lame. Związek dalekodystansowy zwiększa dystans, który możesz zainicjować atak wręcz, okej. Okay. Im są więksi. A, i tutaj są średni wrogowie, okej. Okay. I wtedy możemy na gnarach robić takie rzeczy, na scrapjackach na przykład tutaj. Okej. Okay. Nawet takcie celowania, bla bla bla. Broń w obu rękach. Jeszcze mocniej. Okej, okay, spoko. Co my tu mamy? Dalej mamy odporność na obrażenia obszarowe, uzbrojenie przeładowuje się szybciej, trzymaj dwa pistolety lub dwie sztuki broni jednoręcznej. Jezu, za Kimbo w Siriusami, marzenie. Grałem na VR-ze, kolega mi udostępnił VR, thank you very much. I miałem dwie piły łańcuchowe w rękach i na przykład mogłem mieć piłę i dwórkę, albo dwie dwórki i w ogóle to było... Okej, okay, ja bym bardzo chciał przedmioty, bo i tak muszę od czegoś zacząć, nie? A, muszę przytrzymać? Okej. Okay. Chyba jest bezpiecznie, okej. Okay. I teraz uzbrojenie przeładowuje się szybciej, albo dwa pistolety ja będę chciał, to zdecydowanie. Okej, okay, no dobra, czyli musimy takie rzeczy szukać, krótko mówiąc? Tak mi się wydaje, że musimy takie rzeczy szukać. Może żeby gaść, ja potrzebuję TX-a. O, life, hello! Activate gadget. Nie potrzebuję, panie, mam na razie dwururę. Co mi tu jeszcze pokazuje? Akta, aha, Kenny i ojciec Michail. Mikhail. Okej, okay, co my tu mamy? Naboje, pancerz... Ups! Bo kogoś wkurzyłem. Guys! Nie chcę zmówić, ale kogoś wkurzyłem. Zabiłem generała już. Mogę cię wręcz zabić? Tak. To było piękne i bardzo soczyste. Okej. Okay. Co my tu mamy za taka dowódca? No tak, dobra. To się kapłem. Czyli to są kosmici. Nie są ludzie, którzy mi nas na przykład, nie wiem, pomylić coś. Spotka się z Etikezem i Jonesem. Kiedy takie ma miejsce? Będę to pytał cały czas, ale ja muszę wiedzieć. Fabuła jest ultra ważna. Goście z tarczami, bardzo niefajnie. Dobra panowie. Okej. Dwójka jest tak potężna. Mega. Dobra noc. Nie było, a was jak rozwalić? A, na przykład tak. Okej, okay, to nie będę miał potem coś mocniejszego, to będę mógł to jakoś łatwiej rozwalić. Aha, ten typ w ogóle dalej nie ma broni. Czy ja mogę ci dać broń? Jakkolwiek? Nie, no to przykro mi, stary. Musisz po prostu przeżyć. Lecimy dalej. Wydostajemy się z tego miasta, bo na razie dwa poziomy mamy w mieście. Nic nowego w sumie. Nic się nie dzieje. A to jest opcjonalne, dude. Pieprzyć drona. Nie będzie ja tutaj szkucił. Coś tu było, nie? O, patrzcie! Patrzcie, jak jest poziom stworzony. Haha! O, nie. Oj, twójcy, nie ładnie takie rzeczy zostawiać. No ale cóż, dobrze pójdziemy. Niech ci będzie. Oby tu było coś cennego mojej uwagi. As you wish, my child. Co to jest? Massimo Murena, okej. Okay. Headshot. Still better than before, the
No, come on, chcę, żeby mi kiedy weszły. Oj, zastawili lód, super, pancerze zastawili. Mega fajna opcja. W kryzysowych momentach będziemy mogli dostać coś, więc spoko. Życie nie straciliśmy. Dawaj te głowy. Muzyka w Avengersach, tak całkowicie szczerze. Brzmi jak zremiksowana muzyka Avengersów. Nie wiem, czy to mi się to podoba. Oby była nowa wersja piosenki War. Musi być. Chyba była w każdej części piosenka War. Tak, w każdej części była. Oh god. Na szczęście mam dobrą broń na was. Zostawcie ich! No i tak nie mają życia, więc jaki sens ich bronić? Dostałem za dużo obrażeń. Oh, the usual. Saving the planet. You should talk to Massimo. This pięknie. Is also his hobby. O nie. Boże, drony teraz, jako przeciwnicy! Ile was tu jest? Do nas? Do nas? Oj, shit! Do nas? No ja tu zdech tak dalej pójdzie. Ich jest za dużo, ich jest za dużo! Czy tu powinien być jakąś inną broń na nich? Chyba to jest za wolne. Albo ja z tym lamusami nie trafię, jedno z dwóch. Aaaa! Dronowy atak. 23 HP, nice. Nice, kto mnie goni? Nikt mnie nie goni, jak ktoś mnie strzela, jak najbardziej. Jesteście bezużyteczni, moja ekipa, naprawdę. Wszystko muszę robić sam. To czy jestem hero? Nie znaczy, że macie mi nie pomagać. Pieprzoty drony. Chodź tu. No chodź. Zdrowie plus jeden, co to ma być w ogóle? To nie jest misja opierana na ojcze. Cel osiągnięty. God damn it. Now that's what I call raising the roof. Thank you, my friend. I think we have been fighting every day since the city was invaded. We... Massimo. Massimo! No! No, dumaju. No, świetnie. A my byśmy pogadać z nim. He is dead. Sorry. I saw him fight. He was a real badass. But how can he be dead? He is Massimo Murena, the hero of the Italian resistance, the spirit of Roma. Is that really how his story ends? It yep. does not seem right. We never get to retire, do we? What's your name? Paolo. Nope. Your name is Massimo Murena. It is? Yep, that's you. Massimo Murena, hero of the Italian resistance. Got it? But who died? Some guy called Paolo. Just a brave, ordinary Roman. But Massimo Murena will take revenge, won't he? Yeah, see you same as Monte. Pomocło. It's what he would have wanted. Take this, my friend. A gift from Massimo Murena. Mamy karabin. Zajebiście. Czyli się opłaciło to przychodzić. Bardzo. No i teraz możemy grać. Teraz możemy grać. Czy to jest Thompson? Czy to jest Thompson? Nie, to jest karabin szturmowy M29. Okej, okay, to nie jest Thompson. To dobrze. Tylko czemu go trzyma w lewej ręce? Może się nie znam na broniach. Znaczy na pewno się nie znam na broniach, ale to wygląda dziwnie. No ale cóż. Dobrze. Dobrze. Tu jest dwóch przeciwników. Tu jest chłop. Jakiś Paulo sobie leży. No okej, okay, lecimy na dół. Dziękuję ojcze, to się bardzo opłaciło przychodzić. Czyli ja będę robił wszystkie questy poboczne, jakie są możliwe. I miejmy nadzieję, że nie umrzemy ani razu. Yes. Can't tell which one this was. To prawda. Czy my stąd przyszliśmy? Tak, więc nie wiasajmy. Chodźmy dalej. Mam amunicję jeszcze. Chlub. Amunicja do strzelby. To był dron, którego zestrzeliliśmy. Za świecikami coś? Nie. Ale widzieliście, ile w prologu było broni do wyboru.
Life. Kolejny. Zajebioza. Kiedyś go użyjemy. Kiedyś. I sense evil presence. Is your priest sense tingling? No, I just see pale corpses and floating objects. Sir, znowu coś nowego. It's a fucking vampire, Kenny. Jak zabić wampira? Jak zabić wampira? Na przykład tak. Proszę bardzo. Kolejny? I trzeba czekać, aż on zaatakuje, tak? Dwóch, świetnie. Genoc? Trzeba było wziąć wodę świętą. Czy akurat z tą zgadzam, ojcze? No i to by było na tyle. Po wampirach. Nie, jest taki... Oh fucking hell. Ciężki przeciwnik, ale was tu jest sporo. A ci brzmią jak Jockey z Left 4 Dead. Nareszcie go. Reloading. Styk, nie ma tutaj nic. Dobra. Nie sądzę, żeby tutaj coś było. Jeszcze. Może na garażach? Nie, na garażach to jest zima, ale tu za ścianą? Chyba się nie dowiem nigdy, niestety. Chociaż może. Może i się dowiem. Byłoby spoko. Nie, chyba się nie dowiem. Dobra, nie będziemy na siłę tutaj wchodzić, bo jeszcze się zbugujemy albo coś jeszcze gorszego. Fajnie tak jak wygląda. Wejdziemy do środka. Co my tu znajdziemy? Tu możemy iść. Klid tutaj za rogiem był przerażający swoją drogą. A w tym budynku ich nie ma, wybiegli tutaj, ich w środku nie ma. Tak trochę dziwnie, nie? Bardzo. Sprawdzam, czy można przez drzwi przejść, bo w tej samej trójce był sekret, gdzie się przechodziło przez drzwi. I chyba nawet nie jeden. Sounds like we're about to have company. Nie jest tu jest z góry? Tak. Nie mam amunicji! Forgive me. Almost made stairway to heaven joke. You are forgiven, father. To było piękne, gościa się buguje. No ale to było dobre. To mi się podobało i to bardzo. No okej, idziemy wyżej. Mamy gaśnicę. Cholera wie po co. Amunicję. Może tu gdzieś przejść? Powątpiewam, ale zawsze warto sprawdzić. Nie? Okej. Czyli ogólnie tak, ja to jest taki kompletnie nowy rzut po prostu na to, co Sirius może oferować. To mi się mega podoba. Wow! Zgadzam się właśnie. Yeah, a sam był w wielu miejscach różnych. Także on ma po to, żeby się wypowiedzieć. Aurigiański krwiożerca, fucking hell. No po prostu... Wampir. Co pyta się z punktu zdrowia. Na razie chyba najmocniejszy przeciwnik, jakiego znamy, prawda? Tak, raczej tak. Nie, oczywiście składak jeszcze jest, co ja gadam. Składak jest najsilniejszy, no 460, wow. Jesteśmy na dachach, co możemy na dachu zdziałać w ogóle? A, mamy pokazane gdzie mamy iść, tak? Bardzo ciekawy sposób. Tytony są za szybkie. Ale wiem, że o to chodzi, ale są za szybkie. Będę o tym narzekał. Okej. Okay. Wszystko? Nie? Coś jeszcze gdzieś? A, oni, na górze. Wow, mają zasięg w ogóle ci. Nieźle. Amen! Amen! Ten dźwięk na lewo tutaj. A to są tylko oni, okej. Okay. Powinny same głowy wchodzić. Powiedzmy, że była głowa. Znowu coś po lewej słyszę, nie podoba mi się to. Co panowie?
Powiedziałem wypad, to wypad. Na to taki... Ej, chciałem go wręcz wziąć. Zapniesz się? Zapniesz się? A, taki dziad tu jest, okej. No i się zbugował. Ups. Mogliśmy tędy. Kolejne radio, którego nie mam jak użyć nawet. Możemy je wyłączyć. Spoko. O, tu mamy live. Kolejny. Coś tu jest w tym pokoju? Skreski ukryty? Niestety wydaje mi się, że nie. Więc no cóż, idziemy dalej, ale mówię. Jako fan Sirius sama jestem szczęśliwy, że gra nie ma mikropłatności, że nie ma tego, nie ma tamtego, jak na razie przynajmniej. Sirius Sam, Fights for Earth, Alien Artifact Acquisition. Także mówię. Jest to niesamowite. Uwielbiam po prostu Sirius Sama. Po prostu chodzimy, tutaj na przykład, że jest fajna fabuła, jest jadka z przeciwnikami. O nie. Fajnie, siedź cicho. Jestem ciekaw, jakie będą boss tutaj. Jaki będzie ostatni boss, to mnie najbardziej interesuje ze wszystkiego. A, miał być czas u góry w tym odcinku. Nie ma. Bo zapomniałem go dać. Kto tu jest? A, nasi. That's right, you sons of bitches! I'll fuck metal! I'll fuck your whole army! Come at me, you alien pendejos! You want Mexican? I got Mexican! You want American? I got American! Y'all wanna bite me? Come get your chile con carne! Co za koleś? Sex, trucks, machine guns. What he said. Less talking, more shooting. Jones. Sam, nice to see you in one piece. Yeah, yeah. Never been so glad to see your ugly face, cabrón. Hey, where's the rookie? I really wish I had a gun! Dajcie mu broń w końcu. Ślicznie. I lost my shoe. Kenny, the new guy. Nice shot! Crap, one-liner though. I wasn't trying to do a one-liner. I lost my shoe? Dude, that doesn't even make sense. Should have said surprise. Just as you turned around, that would have been sweet. I was just trying to survive. I wasn't... This is triple A, boy. You gotta survive with style. Quite new. See, a good one-liner would have been... Can we do this later? This looks like a combat situation. O mój Boże, ile tutaj rzeczy dookoła jest. O, możemy się tutaj pobawić i to ostro. Lecę, amunicja z góry leci i w ogóle rzeczy. Nieźle, okej. Po kolei, na spokojnie. O, to jest boomer, o shit, o shit. Mówiłem, na spokojnie. Au, to był błąd, to był bardzo duży błąd. Ci czerwoni jesteście duże FPS-y zabierają, z tego co zauważyłem. No ale poradzimy sobie. Tak oni strzelają tymi pociskami i sensu, że FPS-ów spada. Niekoniecznie musi to być mój komputer, szczerze. Za blisko jego byłem, nie mogę tak robić. Jest i kamikadze, nareszcie! Jest ten dźwięk. Brakowało mi go, mimo wszystko. Może jestem chory psychicznie, ale brakowało mi tego dźwięku. Nowego dźwięku. Chociaż, o, niektóre dźwięki są stare. Bardzo fajnie. Przynajmniej wiemy, że... bijemy się z tymi samymi przeciwnikami, nie? O, Boże, jestem w środku. Poor idea. Bad idea. Bad idea. Matko, ile ich jest! Ile ich jest? Za dużo!
Reload, 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 sob! Udało się. Is that the call of the Palophilax barrigeri, the Italian bullfrog? I thought they were extinct. So Kenny, you should have gone for an odd joke. Always good with Gnar. I see you. Scrapjack. Zajdziemy go od tyłu, jeżeli się nie odwróci. Nie wiem, czy to wychodzi jakkolwiek, no ale... O, Jezus Maria, okej. Chodź, typie. Dobrze, dobrze, lecimy, lecimy. Już czuję życie. A, to trzeba we mnie. Co za dziad. Dobrze, leży. Chciałem go zastrzelić z dwójki, no ale... Dajcie sobie radę, panowie. Okej, to w takim razie teraz się rozejrzymy. Nie powiem, przydałoby się rozejrzeć. Hey Kenny, I got a good one for you. Ragnarok. Świetnie. Jeszcze? Siema arachnoidzie. Tfu, biomy arachnoidzie. Skręczmy tam arachnoidy. O, jestem wampir znowu, chyba teraz wszystko na raz jest. Świetnie. A ja się już gubię. Tu nie znam gry. Syk. Właśnie się uczy, niech się uczy. Co to było? Widzieliście to? Pieprzone wampiry. Przestań. Przestań zlicjowami je uderzać. Zresztą w głowie żyje, jak to w ogóle działa? Za dużo ich jest, za dużo ich jest. Ciężko ominąć te zjawy. Nie mam też dużo życia, mamy strasznie. Wręcz nie mogę mu chyba nic zrobić, tak mi się zdaje. Gdzieś coś jeszcze? O, tutaj! Okej, okay, dobra, udało się. Coś tu chyba jeszcze jest, tak, jak najbardziej. Nie ma, dobranoc. I must reload. I think they're all dead. Jak na razie. Jak na razie, stary. Hey Kenny, you come up with a good one-liner yet? Are you still waiting for the other shoe to drop? Rodriguez, cut him some slack. He's new. He'll learn. O, life. O, Sirius sam w ogóle. Jaka obrona. O, padł, spoko. Znaczy, mamy tą ekipę, oni są nieśmiertelni, nie? I... Tak naprawdę nie musimy się nimi przejmować, a przeciwnicy biegną do nich i... Naprawdę nie musimy się przejmować. Co nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie na świecie. Ale cóż, nie mi oceniać. Pięknie. Został zabity ten byczek. Hatchety też nie wiem, czy to jest dobry wybór, naprawdę. Ale byk się fajnie zatrzymywał. Patrzcie na to. Zawraca, znaczy zatrzymuje się faktycznie, że mu stopy się trą po podłożu. To jest fajna akcja. Lecimy. Kasenka. No, śmiej z podziemi, no właśnie. A no tak, jeszcze to. Okay, time to break out the big guns. What? Yes. The minigun? But that's Hellfire's. You know what she's like about people taking her stuff. Nah, she won't mind if I take it. O mój Boże, tak. Jezus, tak! O mój Boże, tak! Tak, rozpieprz wszędzie! Danuta, dobrze. Napierdalaj w niego!
Nie przestawaj napierdalać Dipitykanem 700 naboi mamy, kurwa! Tak! Zdychaj, metalowy skurwysynie! Okej, okay, coś nas jeszcze chyba... On nas napierdala chyba cały czas. Bo nie widzę w ogóle przeciwko dookoła, bo nie wiem, gdzie idzie dookoła. Dobrze, ciśniemy w niego, ciśniemy w niego! Pociski jak zajebiście lecą! Będzie więcej łusek niż człowiek innego na tej mapie teraz. Palu. Pyk. That, my friends, is an ex-snake. Technically speaking, it's an ex-basilisk. Shut up, Rodriguez! Jedzie Hellfire. Caution, extremely flammable. Ta błyskująca, haha! Hellfire Express. God damn it. Hey boys, did you miss me? You're right on time. Hey Carter, what's new? Did you know this exact same model of bus was used in the assassination attempt on the Italian Prime Minister's personal ufologist in 2052? Now, most people say it was the Illuminati, but I'm pretty sure it was the CIA. Your tax money at work. Paranoid? Who told you that? Carter. Why did I even Cała ask? Ekipa. Ladies and gentlemen, the express bus to anywhere but here is now departing. Want me to drive? I don't trust your driving, Stone. Remember what happened in Oslo? Hey, that nun came out of nowhere. You know what's funny? Today's my birthday. Damn, I didn't get you a present. Mój Boże, ta walka z bossem była zajebista. Super była ta walka z bossem. Mój Boże, super to było. 23 minuty poziom. Rany boskie, co mam powiedzieć o tym poziomie? Ten poziom był jeszcze lepszy niż poprzedni. Jeszcze lepszy niż poprzedni. 4 jeźdźcy apokalipsy, czyli co? Rodriguez, Hellfire, Jones i Sam? 4 jeźdźcy apokalipsy? Ciekawie pojedziemy, ciekawie zajedziemy. Wyjeżdżamy w końcu z tego miasta. To może być mega ciekawe. Także moi drodzy, to był drugi odcinek Seriusa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem podekscytowany, więc się jąkam. Wow, co mam powiedzieć o tej grze? Jestem... Ten poziom działał lepiej niż poprzedni. Zacznijmy od tego, co jest jeszcze bardziej interesujące. I jak na razie gra się bardzo fajnie rozwija. Gra pokazuje mega fajne mechaniki. Jak wszystko działa i tak dalej. Sam w ogóle ma więcej charakterów w sobie niż miał kiedykolwiek w jakiejkolwiek grze, co jest w ogóle niesamowite. No i mamy tego Kenny'ego, który jest mega śmieszny, który się uczy jeszcze jak być Sirius Samem, krótko mówiąc. 13 milionów wynik mamy. O 3 minuty znowu za późno. No cóż, walka z bossem była niesamowita, była mega fajna. Zostaliśmy minigana na drugim poziomie. Wywaliliśmy całą amunicję, ale było super. Także cóż, trzymajcie się moi drodzy, na cześć i pa i zapraszam was na kolejne odcinki z Seriusa 4. Trzymajcie się, pa pa.